Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Dzisiejszy odcinek nosi podtytuł Jaki moduł wybrać? W związku z tym powiemy sobie w nim o kilku podstawowych technologiach stosowanych przez producentów. Zapraszamy. Świat marketingu karmi się hasłami, a niepisana zasada głosi, że im nazwa trudniejsza, tym bardziej intrygująco dla klienta brzmi. W związku z tym wyjaśnimy sobie dziś cztery podstawowe technologie, które stosuje większość producentów. Po pierwsze, technologia PERK polega na zastosowaniu w tylnej części modułu dodatkowej warstwy dielektryka, który jest izolatorem elektrycznym działającym jak reflektor. Dzięki temu każdy foton, który dotrze do naszego modułu i nie wygeneruje w pierwszym kontakcie elektronu, ma szansę odbić się, wrócić w głąb ogniwa i zrobić to ponownie. PERK poprawia zatem zdolności wychwytujące fotony. Technologia numer dwa, stosowana przez wielu producentów, w tym przez nas, to tak zwana bifacjalność, czy też moduł bifacjalny. Nic innego jak moduł dwustronny. Dzięki odpowiedniemu kątowi nachylenia modułu i umieszczenia odblaskowej powierzchni pod nim jesteśmy w stanie zwiększyć jego możliwości produkcyjne nawet o 30%. Numer 3. Diody bocznikujące. Diody są jednym z ważniejszych komponentów wyposażenia modułów fotowoltaicznych, dlatego że nie tak jak inne technologie mogą poprawiać, a z całą pewnością poprawiają zdolności produkcyjne naszej instalacji. A dlaczego? Diody wyłączają część zacienionych ogniw z produkcji bez wpływu na pracę pozostałych. W przypadku modułów bez diod bocznikujących nawet niewielkie zacienienie może spowodować wyłączenie całego modułu, a w konsekwencji całego szeregu. Numer 4. Ogniwa half cut. Jak nie trudno się domyślić, są to ogniwa przecięte na pół. Ta technologia skutkuje zwiększeniem mocy, poprawą wydajności w warunkach zacienienia oraz lepszej odporności na tak zwany efekt hot spot. Na koniec kilka słów o technologii, z której korzysta Sola, a technologia nazywa się EntopCon. Ta tajemniczo brzmiąca nazwa to nic innego jak wzbogacenie ogniw fotowoltaicznych fosforem, dzięki czemu proces i efekt degradacji modułu narażonego na stałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne jest marginalny. Dzięki serdeczne.